Czyszczenie piekarnika bywa nie lada wyzwaniem dla wielu z nas. Jak to zrobić? Jak wyczyścić piekarnik szybko i skutecznie? Użyjemy dwóch składników, które będą praktycznie same czyścić ten piekarnik za nas. Do dzieła. Jak wyczyścić piekarnik? Nie jest to zbyt skomplikowane. Co potrzebujemy, to przede wszystkim na początek usunąć ruch. W kolejnym wideo powiem Ci, jak go wyczyścić. A następnie potrzebujemy ponownie z pasty albo mleczka, jak to nas, jak zwał, tak zwał, sody oczyszczonej. Więcej znajdziesz w linku, który teraz się pojawi. I teraz weźmy i rozprowadźmy tą sodę tutaj. Ok, musimy wyszorować porządnie. Jak widzicie, pasta naprawdę fajnie ściąga wszystko. Jest na szmatce. To nie jest żadna skrobka ta szmatka. Zwykła szmatka konopna. Oczywiście musimy troszkę poszorować. To samo nie zejdzie. Jeśli mamy do czynienia z większą przypalenizną, jak na przykład tutaj, warto wziąć po prostu bardziej twardszą gąbkę i sobie z nią najzwyczajniej poradzić. Ciekawe, ta pasta naprawdę, zrobienie jej zajmuje kilka chwil i jej zastosowań jest tak wiele, że stanie się ona podstawowym medium sprzątającym w Twoim domu niebawem. Zobaczysz zresztą. Dalej to czyścimy. Na kolejnym etapie ściągamy gumkę. Ona tutaj przeważnie jest zamocowana na takich bolcach. Nie powinno z nią być problemu. Bierzemy ją do mycia. A my ściągamy tutaj ten nadmiar sody oczyszczonej, który jest. Po czym wszystko ponownie spryskujemy octem. Teraz papierem. Ocet sprawi, że nadmiar sody oczyszczonej po prostu zejdzie. Zniknie nam, nie będzie biało w naszym piekarniku. Ok. I voilà, mamy czysty piekarnik, bez żrącej chemii, szybko i naprawdę, naprawdę bardzo szybko. Na kolejnym etapie czyszczenia piekarnika zajmiemy się szybą. Zaraz zobaczysz, co potrzebujesz, żeby ją porządnie wyczyścić. Czyszczenie szyby również nie jest skomplikowane. Potrzebujemy odrobinę mleczka i siły w łokciach. Ok. W razie czego, jeżeli mamy tutaj do czynienia z takimi zaschniętymi plamami, bierzemy zwykłą gąbkę ze skrobką i najzwyczajniej w świecie trzemy. Możemy dodać odrobinę więcej pasty.
I to wszystko zaraz fajnie przezejdzie, bezproblemowo. Teraz zetrzemy to wszystko, co mamy tutaj. Możemy użyć wody po prostu. Spryskamy wszystko octem, żeby nie było białych śladów po sodzie okrzyczonej. Tak samo ocet sprawił, że ściągniemy nadmiar tłuszczu, który tutaj mógł zostać. Nie wiem, czy widać. Wszystko jest fajnie ściągane. Naprawdę nie trzeba żadnej trującej chemii nas, żeby wyczyścić piekarnik. Tak przetrzemy, ok. W wielu piekarnikach tą szybę można rozmontować w bardzo prosty sposób. Tutaj przeważnie znajdują się śrubki. Ja je po prostu odkręciłam, żeby mi było łatwo oczyścić ten piekarnik za każdym razem. I ściągamy to wszystko. O, to wszystko jest ściągane. I najzwyczajniej w świecie wysuwamy tą szybę. Pamiętajmy, że teraz, o, ta szyba się będzie podnosiła nam do góry, bo jest lżejsza niż powinna. Ja sobie to wezmę tak, o, zamknę na chwilę. Położę to w misce. I zabierzemy się za czyszczenie tej tutaj szyby. Tutaj też są kwiatki różnego rodzaju. Ale musi być brudne, żeby pokazać, że jest czyste po wyczyszczeniu. Bierzemy kolejną znowu warstwę sody, mleczka do czyszczenia naszego zielonego zagonka. I czyścimy dalej. A na koniec znów sięgniemy po ocet. Tak samo będziemy traktować przód naszego piekarnika. Teraz spryskamy front octem ponownie i przecieramy wszystko. Na sucho. Tutaj widzę, że w środku jeszcze została odrobina sody. To ją ścieram, a to w sumie nie była soda, tylko papier. O, zostawię ślady. Następnie wkładamy tą szybę, którą mamy tutaj, tylko musimy ją wyczyścić z jednej i z drugiej strony. Teraz z jednej strony jest wyczyszczona, tylko z drugiej musimy ją wyczyścić. Gdzie jest druga strona? Nie wiem, która strona to która. Ok, zobaczmy. Ta jest brudna. Ok, czyli tą trzeba wyczyścić. Dobra, ja sobie ją położę. I przecieramy najzwyczajniej w świecie. Jeżeli jest brudna, to możemy znowu sięgnąć po ocet, który jest tu. Ok. I teraz ją włożymy z powrotem na swoje miejsce. Jak widzisz, czyszczenie piekarnika nie należy do trudnych. Wystarczy mieć sprawdzone przepisy na środki czystości, które nie trują Ciebie żadnymi swoimi oparami i odrobina sprytu. Zasubskrybuj kanał Zielonego Zagonka, aby być na bieżąco ze wszystkimi trikami i sposobami na to, aby mieć naturalnie czysty dom. Cześć!